Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe liniowe. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na całki i na pochodne. Rozpoczynamy. Na tablicy mamy przedstawione dosyć interesujące równanie różniczkowe. Interesujące, bo faktycznie istnieje wiele metod policzenia tego równania. Ja tutaj wybrałam sobie taką niespotykaną metodę, nieczęsto spotykaną metodę. Na początku jednak starajmy sobie przypomnieć, jak wygląda postać ogólna równania różniczkowego liniowego. Czyli mamy tutaj sobie dy po dx, czyli po prostu y'. Potem mamy plus lub minus, jakaś funkcja x razy y. A dalej mamy po prawej stronie albo 0, albo jakąś funkcję x, w zależności od tego, czy jest to jednorodne, czy niejednorodne równanie liniowe. I teraz nasze równanie nijak nie przypomina tego, co byśmy chcieli. I spróbujmy sobie je przekształcić i zobaczymy, co tutaj się stanie. Na początku przeniosę sobie na prawą stronę jedynkę, czyli to będzie x plus e do minus y prim równa się minus 1. Tego y' zapiszę sobie jako dy po dx, czyli to będzie x plus e do minus y razy dy po dx równa się minus 1. I teraz, moi drodzy, zrobię coś takiego dziwnego, mianowicie podzielę, czyli pomnożę przez odwrotność obie strony równania przez dx po dy. I zobaczcie, co mi powstanie. Dostanę tutaj x plus e do minus y równa się minus dx po dy. I teraz pomyślmy sobie, czy nie byłoby łatwiej, gdyby nasza funkcja była liczona dx po dy, aniżeli dy po dx, czyli że to x zależy od y, czyli tak jakbyśmy liczyli funkcją odwrotną. I szczerze mówiąc, tak byłoby dużo łatwiej, dlatego żebyśmy byli w stanie ładnie przedstawić to nasze równanie do postaci ogólnej, która wyglądałaby następująco. Czyli mielibyśmy tutaj dx po dy, dodać jakąś funkcję p zależną od y razy x i równałoby się to funkcji q zależnej od y. Czyli my możemy wymiennie sobie, w zależności od tego, jak nam jest wygodniej, te równania przedstawiać. Czyli jak zrobić to w naszym przypadku? Przeniosę sobie z powrotem dx po dy na stronę lewą, plus x zostawię, a e do minus y przedstawię sobie na stronę prawą. I zobaczcie, czy to się nie zgadza. Faktycznie mamy tutaj dx po dy, dodać, x jest, funkcją od y może być jedynka, równa się funkcji od y. Bez x. I tak, moi drodzy, w takiej postaci będziemy teraz nasze równanie rozwiązywać. I teraz jest to równanie liniowe niejednorodne, czyli pierwszy krok, jaki wykonujemy, to jest udawanie, że jest to równanie jednorodne, czyli zerujemy stronę prawą, czyli mamy dx po dy, dodać x równa się 0. I teraz, mając w takiej postaci, jest to, dochodzimy do równania o zmiennych rozdzielonych, czyli mamy dx po dy równa się minus x. I teraz tak, mnożymy przez dy, czyli mamy dx równa się minus x dy i dzielimy przez x, czyli to będzie dx przez x równa się minus dy. I teraz dostaliśmy takie równanie, w którym kolejnym krokiem jest obustronne całkowanie. I wiemy, że x zależy od y, czyli teraz c dopisujemy przy y, czyli tu będzie logarytm naturalny z x, równa się całka z minus 1 dy, to będzie po prostu minus y, dodać c. I chcemy wyliczyć x, czyli x to będzie zgodnie z definicją logarytmu e, czyli bo jest to logarytm naturalny, do tego, co jest po prawej stronie, równa się x, czyli to będzie e do minus y dodać c. I teraz chcę to przedstawić troszeczkę inaczej, czyli to będzie e do minus y razy e do c. Korzystam tutaj z własności potęgi i e do c zamieniam jako c1, czyli to będzie c1 e do minus y. Drugi krok, jaki robię, to jest uzmiennianie stałej, która powstała mi przy funkcji x, czyli teraz zapisuję to jako c1 od y,
e do minus y od y, bo jak już wspominałam, nasza funkcja x zależy od y, czyli teraz to c też musi zależeć od y. I teraz chcę wrócić dzięki temu do wyjściowego równania, czyli do tego, może ja sobie tutaj jakimś kolorem podkreślę, chcę wrócić, żeby uwzględnić to, co wyzerowałam, czyli prawą stronę, czyli tak, za x wstawię tutaj to, co mam, czyli muszę wyliczyć jeszcze dx po dy. Czyli dx po dy, czyli pochodna z x równa się. Czyli jest to pochodna iloczynu, czyli lecimy ze wzoru na iloczyn, czyli na początku pochodna pierwszego czynnika, czyli c1' od y razy e do minus y, dodać c1 od y razy pochodna z e do minus y, to będzie pochodna złożona, czyli pochodna z e do minus y to jest e do minus y, razy pochodna z minus y, czyli minus 1. Stąd, moi drodzy, moje dx po dy równa się c1' od y razy e do minus y minus, ten minus tutaj sobie zabiorę, c1 od y razy e do minus y. I teraz dx po dy oraz x wrzucam do tego równania tutaj, czyli dostanę. Tutaj mam c1' od y razy e do minus y minus c1 od y razy e do minus y, dodać x, czyli c1 od y razy e do minus y równa się minus e do minus y. Tutaj zawsze coś musi się skrócić, jeżeli tak się nie stanie, to znaczy, że gdzieś się rąbnęliście. I tu w naszym przypadku skraca się minus c1 y e do minus y plus c1 y e do minus y, czyli tego już tutaj nie ma. I ostatecznie zostaje nam c1' od y e do minus y równa się minus e do minus y. Naszym zadaniem jest wyliczyć stałą C1, uzmienioną stałą C1 od Y, czyli teraz tak, dzielę sobie przez E do minus Y, czyli C1' od Y równa się minus 1. Żeby pozbyć się prima, całkuję, czyli C1 od Y równa się całka z minus 1 po Y, bo moja funkcja zależy od Y, czyli to jest, moi drodzy, minus Y plus jakaś stała, czyli tutaj weźmy sobie A. I takim oto sposobem dostaliśmy rozwiązanie, czyli nasza funkcja x będąca rozwiązaniem naszego równania to jest c1 od y, czyli minus y dodać a razy e do minus y. Jeżeli byście tutaj wymienili zmienne, czyli chcieli uzyskać funkcję y, jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj szukanie funkcji odwrotnej się kłania. Jest to trochę czasochłonne i szczerze przyznam, nie wiem, czy to jest faktycznie warte zachodu, skoro faktycznie też nasze równanie tutaj po przekształceniu działa dla funkcji x. Ale trzeba przyznać, jest to nietypowe równanie, dosyć ciekawie się to rozwiązuje i czasami niestety, ale trzeba sobie właśnie radzić w ten sposób. Czyli mamy tutaj przedstawiony alternatywny wzór ogólny równania różniczkowego liniowego. To jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do innych zadań związanych z równaniami różniczkowymi wszelkich typów, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.